Mocniejszy dolar powoduje, że cały świat ma potężny problem. I jeżeli taka jest sytuacja, to do recesji jest bardzo krótka droga i ja uważam, że jesteśmy na początku rozkręcania się recesji. Cała gospodarka, a przede wszystkim przemysł stalowy, łapie zadyszkę. Jeżeli sobie wejdziecie na definicję PMI, gdziekolwiek, w jakiejś tam Wikipedii, w Google wrzucicie, to tam wszędzie mówią, że to jest wskaźnik, który jest wskaźnikiem wyprzedzającym. Pytanie brzmi, czy rzeczywiście można uznać PMI jako taką szklaną kulę, wskaźnik wyprzedzający? Dam przykład teraz z życia. Nie powiem, z jakiej to jest firmy, ale jest to przykład, który się zdarzył dosłownie kilka miesięcy temu. I on dobitnie pokazuje, jak taki wskaźnik może być zafałszowany. Mogę zdradzić, że nie uważam, że sytuacja potoczy się w tak oczywisty sposób, jak wszyscy tego oczekujemy, czyli że inflacja będzie dalej rosła. Jak my patrzymy w Akademii Kupca na rynek i dlaczego byliśmy w stanie ocenić już w listopadzie 2021 roku, że ceny surowców i generalnie gospodarka po prostu będą się mocno schładzały. I może jest to dobry pomysł, żeby wziąć pod lupę jakąś dużą polską hutę. Państwa bardzo serdecznie na wrześniowym spotkaniu społeczności Akademii Kupca. Dzisiejsze spotkanie, dzisiejszy webinar będzie poświęcony PMI dla stali, czyli wskaźnikowi menadżerów zakupów. Wskaźnikowi menadżerów zakupów. Rozpoczynamy nowy jakby cykl webinarów, bo kojarzycie Państwo Jaromira Mechanizmów Rynków. Rozpoczynamy nowy cykl wskaźniki rynkowe. Jest to pojęcie jedno z drugim, które się łączy. Jaromir na dalszym etapie opowie troszeczkę o tym, jak to się łączy. Także Jaromir, oddaję Tobie głos. I ja się... Dobrze. Dobrze, dziękuję bardzo. Witam wszystkich. Nawet widzę mojego dobrego kolegę tutaj, który dołączył, Krzysztofa, Krzyśka. Julia wspomniała o wskaźniku menedżerów zakupów PMI dla stali, ale ja też opowiem o tym wskaźniku ogólnie. Także mam nadzieję, że będzie to interesujące. Jest to dosyć popularny wskaźnik. Zaczynamy w takim razie. Powiemy kilka słów o PMI. A może nawet kilkaset. Spojrzymy sobie króciutko na rynek generalnie stali i PMI związany właśnie z rynkiem stali. Opowiem, jak interpretować ten wskaźnik, ale też tutaj pochyliłem się nad kilkoma pytaniami, bo bardzo dużo pytań dostaliśmy od uczestników i wybraliśmy tutaj z Julią wspólnie kilka z nich. Po pierwsze, gdzie sprawdzić ten wskaźnik, czy jest on miarodajny? To jest duży temat. Jak czytać dane, tego, jeżeli chodzi o ten wskaźnik? Przydatne strony internetowe, wpływ niskiego PMI na całą aktywność finansową oraz spadek wartości waluty, to jest dosyć ciekawe pytanie, więc też tutaj wrzuciłem. Były dwa pytania dotyczące analizowania tego, co się stanie, wpływ ceny energii na cenę stali i w 2023, jak jest przewidywanie. Tutaj częściowo odpowiem na to i tłumaczę potem dlaczego i od czego ta cena stali zależy i gdzie analizować. I koncentrujemy się i zaczynamy. Czym jest ten wskaźnik i dlaczego uważany jest za istotny, bo on jest uważany za istotny. Tak naprawdę jest on używany przez instytucje finansowe, nawet banki centralne, przez urzędy statystyczne. Po pierwsze, on obrazuje aktywność biznesową i to około 400 podmiotów na całym świecie. I wskaźnik ten jest dzielony na usługi, na produkcję, na budownictwo, sprzedaż detaliczną. No jest tam sporo tych podindeksów w tym indeksie czy wskaźniku i obejmuje on swoim zasięgiem 40 krajów. Druga rzecz to jest taka, że jest to on uznawany za wskaźnik wyprzedzający. Ja sobie tutaj jeszcze... Dobra. Jest on uznawany za wskaźnik wyprzedzający i ja nie do końca się z tym zgadzam.
I dzisiaj przedstawię, dlaczego uważam, że nie powinien on być uważany jako wskaźnik wyprzedzający. Został opracowany i wdrożony przez firmę IHS Markit. To było chyba w 1996 roku, o ile dobrze pamiętam. Ma on już w każdym razie długą, długą historię. I teraz tak, co jest w nim ważne? On generalnie obrazuje, jak może się kształtować na przykład PKB. Używają, tak jak mówiłem, go instytucje, przedsiębiorstwa, rządy i używa się go głównie do tego, aby dobrze planować, przewidywać, ocenić stan, dynamikę gospodarki, a również nawet w pewnym sensie kreować politykę monetarną. Te dwa podkreślone tutaj terminy, czyli wskaźnik wyprzedzający i polityka monetarną, trochę o tym będę później jeszcze mówił, natomiast tutaj głównie uważam, że ciekawy będzie temat, czy rzeczywiście jest to wskaźnik wyprzedzający. No i teraz jak on jest tworzony, bo to jest ważne. Co to w ogóle jest ten PMI? Każdy na niego patrzy, a tak naprawdę to jest zbiór ankiet wypełnianych przez ludzi takich jak my, czyli kupców, menedżerów zakupów i jest to robione w drugiej połowie każdego miesiąca. To jest wskaźnik aktualizowany miesięcznie. Wyniki są później porównywane z miesiącem poprzednim i przyjmuje ten wskaźnik wartość od 0 do 100. Także warto zapamiętać, że to jest nic innego jak obraz tego, co dzieje się w danym przedsiębiorstwie, przesłany przez człowieka, który jest na stanowisku to w logistyce czy w zakupach, bo to różnie. I wskaźnik ten jest generalnie produkowany czy kreowany przez dwie instytucje głównie. Są też regionalne instytucje, ale do tego nie będziemy, w to nie będziemy wchodzić. Jedna z nich nazywa się IHS Markit. Przejęta teraz chyba w 2022 przez S&P Global 500, przez S&P Global, o tak to jest, a druga to jest ISM, czyli Institute for Supply Management. To jest wskaźnik, który jest wyłącznie dla Stanów Zjednoczonych, które są największą i najważniejszą właściwie gospodarką pod względem konsumpcji. Także tak to wygląda jak słowo wstępu. No a teraz zobaczmy, co to jest wskaźnik PMI, ale tak zwany Global Steel Users, czyli wskaźnik, który jest tworzony na podstawie takich podobnych ankiet, ale od przedsiębiorstw, które się zajmują przetwarzaniem i konsumują generalnie bardzo dużo stali. Więc ten wskaźnik obrazuje aktywność biznesową tych właśnie uczestników rynku. Jest tam również ponad 40 krajów. Nie wiem, ile jest firm, ale na pewno około kilkudziesięciu, bo gdzieś kiedyś, no nie kiedyś, jakieś kilka miesięcy temu, jak badałem ten temat, to mi się gdzieś to rzuciło w oczy. I teraz ważne jest, jak w ogóle liczy się ten wskaźnik. I zauważcie, że zamówienia to jest wagę 30% mają, czyli ile te firmy zamawiają, więcej czy mniej. Druga to jest produkcja, czyli ile produkują, więcej czy mniej. Trzecia, zatrudnienie, czyli czy zatrudniają, czy nie zatrudniają, czy zwalniają może. I czwarty to jest czas oczekiwania na dostawy, 15% wagi i zapasy magazynowe, jakie mają, 10%. On również przyjmuje wartość 1 do 100. No i teraz te ankiety, odpowiedzi na te ankiety są takie mechaniczne, czyli może być 0, 1, pół. 1 to jest poprawa, czyli poprawiła, czyli tak zwany improvement. 0,5 to jest no change, czyli bez zmian i 0 to jest deterioration, czyli pogorszenie sytuacji. Teraz ten wskaźnik jest liczony w bardzo prosty sposób, mianowicie jest to suma procentowych odpowiedzi pomnożonych przez właśnie jedynkę 0,5 albo 0. No i P1 to jest procent odpowiedzi mówiących o poprawie, P2 to jest mówiąc o braku zmian, a P3 to jest procent odpowiedzi mówiących o pogorszeniu się sytuacji. Pamiętajmy, w danej firmie albo w danym zespole firm. Także jest to naprawdę bardzo prosty wskaźnik. Zatrzymajmy się na chwileczkę na rynku stali. To są dane z 2022 roku, tak jak widzicie. Generalnie cała gospodarka, a przede wszystkim przemysł stalowy łapie zadyszkę. Tak jak widzicie, tutaj jest, wszędzie właściwie są minusy. Azja i Oceania minus, tutaj Rosja, Ukraina i jeszcze jakieś chyba cztery inne, minus 20%, Unia Europejska minus 5%, no i tutaj jest na plus tylko właściwie Middle East, nie,
wgryzałem się tutaj dlaczego, natomiast warto zauważyć, że cały przemysł stalowy no, złapał zadyszkę. Później opowiem też, dlaczego tak się stało. I o tym mówiliśmy już właściwie w listopadzie 2021 roku, badając właśnie za pomocą wskaźników różnych sytuacji. Wrzuciłem tutaj też najnowsze ceny stali. Co tutaj widzimy? Widzimy, że właściwie ceny stali na całym świecie spadły i to bardzo mocno. Zauważmy, że to są kilkudziesięcioprocentowe spadki. O tym też mówiliśmy kilka miesięcy, właściwie kilkanaście już można powiedzieć miesięcy temu. Co jest wciąż ważne, to jest to, że różnica w cenie, i tutaj akurat to przeliczyłem do dolara amerykańskiego, czyli cena w dolarze amerykańskim na dzień dzisiejszy, to są dane z lipca, stal z Chin jest około 36% tańsza teraz niż stal produkowana w Europie. Jeżeli chodzi o rynek stali i o PMI, tutaj widać, i zaraz też powiem generalnie, jak czytać tego typu wskaźnik. Więc generalnie, jeżeli PMI jest powyżej 50, wartość 50, to oznacza, że gospodarka albo przemysł jest na krzywej wznoszącej, czyli trend jest pozytywny, wszystko jest super i gra, i każdy się cieszy. Natomiast jeżeli ten indeks spada poniżej, no to już jest pierwszy taki sygnał do tego, że coś się dzieje nie tak. Tutaj mamy najnowsze PMI. One są, tak jak widzicie, źródło to jest S&P Global. Było pytanie dotyczące stron internetowych, więc pierwszą taką stroną, na której można sobie tego typu wskaźniki wyświetlić, to jest właśnie S&P Global. Tam jest dużo płatnych treści, ale te ogólne wskaźniki, powiedzmy z jednomiesięcznym opóźnieniem dwumiesięcznym są dostępne. No i tutaj jest na regiony podzielone, czyli Azja, Europa, USA. Tak jak widzicie, tutaj mamy tą linię 50, ja ją zaznaczę. I tak jak widzicie, Azja, no tam jest bardzo duży znak ostrzegawczy, ale nie dlatego, że PMI tak pokazuje, ja o tym zaraz powiem, tylko dlatego, że Azja jest właściwie największym, znaczy Chiny, szczególnie Chiny, największym odbiorcą i konsumentem generalnie metali, stali i wszystkich surowców. A w związku z tym, że Chiny mają potężny problem na rynku nieruchomości, który właściwie generuje 30% ich produktu PKB, czyli produktu krajowego, no to ten przemysł u nich złapał potężną zadyszkę. USA i Europa, tak jak widać, są wciąż powyżej 50, czyli mówi się według tego, i tutaj jest już pierwszą taką jaskółkę, tam mówi się, że wszystko jest w porządku i że generalnie gospodarka jest w porządku. Przejdziemy teraz sobie dalej. Wskaźnik PMI. Czy jest on użyteczny w zakupach? Bo to jest pytanie podstawowe. Czy ten wskaźnik w ogóle ma jakieś praktyczne zastosowanie w pracy kupca, w działu zakupów i czy w ogóle warto go śledzić? Opowiem wam historię z 2008 roku. Krzysztof, który pracował ze mną wtedy w firmie japońskiej, która nazywała się NSK, być może to pamięta. No i sytuacja wyglądała tak, że myśmy kupowali bardzo drogie raporty rynkowe. One pokazywały tego, jak się ma zachować rynek surowców i pokazywały oczywiście PMI. No i w 2008 roku w początkach, tam się okres rozliczeniowy, pamiętam, kończył jakoś w marcu czy w kwietniu i ja robiłem budżet właśnie gdzieś w okolicach marca czy kwietnia i pamiętam, dostałem taki super drogi raport za kilka tysięcy dolarów. No i raport mówił jedno, no bo wtedy 2006-2008, no to po prostu ceny surowców, wiecie, to wszystko szybowało. Dokładnie to była kopia tego, co się działo niedawno. Sytuacja była taka, że raport mówił tak. Ja to pamiętam jak dziś, bo bardzo miałem długie dyskusje na temat tego raportu właśnie z moim szefem wtedy i on mówił tak. Ceny będą wzrastały przez następne 3 do 4 lat, minimum 3% rocznie. PMI jest na świetnym poziomie, nie ma się czego obawiać. No więc trzeba działać dalej. Strach w oczach oczywiście, znów podwyżki surowców i nagle 3-4 miesiące później przyszedł krach w 2008 roku. I zaczęła się ostra recesja, wszystko poleciało nawet na szyję. Ten wskaźnik warto śledzić. Jest to na pewno lepsze niż zagłębianie się we wszechobecny szum informacyjny i wyciąganie wniosków na podstawie analityków, tych pseudoanalityków czasami piszących dla popularnych portali. Lepiej sobie spojrzeć na taki właśnie raport PMI. Tam jest bardzo dużo użytecznych informacji, później pokażę, jakie to są informacje, więc to jest jedna rzecz.
Druga rzecz to jest, że PMI, ten wskaźnik, on całkiem nieźle obrazuje teraźniejsze nastroje i może też ewentualnie wskazywać na nadchodzące problemy. Z tych raportów da się fajnie wyczytać pewne rzeczy, które mogą być dla nas ważne. Ja tutaj może pokażę teraz, jak to wygląda. To jest akurat taki raport z ISM, czyli dla Stanów Zjednoczonych. Okej, okay. Zobaczcie, tutaj macie właśnie, to jest jeden z raportów, one są darmowe, z ISM-a są darmowe, jest to lipiec 2022 roku i zauważcie, że tutaj ta linia tam 59,9 to jest najmniej ważne, dopóki ona jest powyżej 50, to teoretycznie powinniśmy być spokojni, natomiast tutaj są fajne informacje, na przykład, że 13 sektorów przemysłowych miało wzrost w aktywności biznesowej i tutaj, co jest ważne, jest napisane jakie. Z takich raportów można tak naprawdę zobaczyć, które sektory się całkiem fajnie rozwijają. No i tutaj akurat to jest tam górnictwo, nieruchomości i tak dalej. Jeżeli chodzi o na przykład employment, czyli zatrudnienie, on jest poniżej 50, czyli tutaj już tam się pomarańczowa lampka powinna zapalać, ale 8 z tych sektorów zarejestrowało wzrost zatrudnienia i to i tak samo mamy napisane jakie. Więc to bardzo fajnie właśnie jest wiedzieć, że które sektory mają wzrost, a które nie mają. Także to jest jeden taki przykład. Przechodząc dalej, jeżeli zauważycie na przykład wskaźnik PMI, który spada, na przykład tak jak teraz w Polsce mamy, on jest na tragicznym poziomie. Zaraz pokażę stronę, na której bardzo ładnie widać wizualizację tego, co się dzieje na całym świecie, ale na przykład warto śledzić u swoich dostawców współczynnik zamówień do zapasów, czy na przykład u dostawców się zapasy przypadkiem nie zwiększają, bo jeżeli się zwiększają zapasy, spadają zamówienia, no to oznacza, że coś się zaczyna dziać. Zazwyczaj PMI, który schodzi w dół, oznacza, że coś się dzieje. Może to być inflacja, mogą to być inne rzeczy, o których za chwilkę powiem, ale generalnie podsumowując, na ten wskaźnik warto patrzeć, ale nie jako coś, co mówi nam, dzisiaj jesteśmy powyżej 50, wszystko będzie super w przyszłości, tylko na taki snapshot teraźniejszości, o tak powiem. Tutaj jest jedno pytanie od uczestnika. Jaki wpływ ma niski PMI na aktywność finansową oraz spadek wartości waluty? Jest to bardzo ciekawe pytanie, postaram się na nie odpowiedzieć i tutaj macie zrzut ekranu ze strony Bloomberga, pokażę go teraz, to jest druga strona, którą sobie możecie zapisać. Zresztą Julia, ja myślę, że może damy linki do tego bezpośrednio. Tak, po webinarze będzie też na stronie Akademii Kupca udostępniony film razem z materiałami do pobrania, więc w materiałach te wszystkie linki będą umieszczone. Tak. To jest Bloomberg.com, jak sobie wpisacie na przykład w Google PMI Bloomberg, to powinna wam wyskoczyć taka strona i zauważcie, że ona jest, nie dość, że jest bardzo fajnie wizualizuje PMI globalnie, to jeszcze można sobie tutaj, ja może tą stronę trochę zmniejszę, dobra, to można sobie jeszcze tutaj patrzeć wstecz, przesuwając ten suwak, jak się to kształtowało wszystko. Także to jest bardzo fajna strona. Jeżeli jest na zielono, to jest poprawa, czyli trend jest taki pozytywny, natomiast na czerwono to jest trend negatywny. No i zauważcie, że właściwie cały świat jest albo gdzieś w neutralnym, a jest kilka takich niechlubnych wysp, włączając to Polskę, które na czerwono. No i teraz co my z tego możemy tak naprawdę wywnioskować jako zakupy? I najważniejsze dla nas to jest to, żeby w ogóle zrozumieć przyczyny tego, dlaczego tak się dzieje. Bo sam wskaźnik PMI, no to on nam za dużo nie powie, ale dlaczego się tak dzieje? Jeżeli widzimy tego typu plamy czerwone i mamy na przykład tam dostawców, to można się zastanowić, czy jest to okazja na przykład do renegocjacji, bo jeżeli ten PMI wynika z tego, że na przykład, nie wiem, coś się zadziało i firmy nie mają na przykład zbytu odpowiedniego, albo nie są w stanie produkować na przykład ze względu na bardzo wysoką inflację, to jest to dla nas sygnał i można się zastanowić, czy na przykład taki dostawca w takim kraju, czy jest zagrożenie, czy może uznamy to za okazję do tego, żeby z takim dostawcą renegocjować coś, co
podniósł nam na siłę, kiedy wszystko szybowało do góry, nie było kapacji i tak dalej, ale można też się zastanowić, czy nie wyjść z tego rynku w ogóle, bo na przykład firmy mają duże problemy z kosztami. Ten PMI bardzo często, on jest mocno skorelowany z inflacją. U nas w Polsce inflacja jest jedną z najwyższych w ogóle na świecie, no nie mówię o tych republikach tam bananowych, ale generalnie mamy bardzo wysoką inflację. No i widzimy tego skutki właśnie w tym wskaźniku PMI. I wracając do pytania tutaj od człowieka, który je zadał, czyli jaki to ma wpływ na aktywność finansową oraz spadek wartości waluty? Odpowiem tak, PMI jest w pewien sposób skorelowany z produktem krajowym brutto, tak zwanym GDP. Im wyższy GDP, tym wyższy PMI i na odwrót. Tak powinno to być mniej więcej. Natomiast kwestią tego, i o tym chyba zrobię osobny w ogóle webinar, kwestią tego jest, czy w ogóle PKB, czyli GDP, czy to w ogóle ma sens monitorować teraz i co to tak naprawdę odzwierciedla. Jeżeli ktoś będzie miał pytania dotyczące tego kontrowersyjnego stwierdzenia, to zapraszam do kontaktu do Julii, być może właśnie zrobię taki osobny webinar na temat tego. Ale od razu mogę powiedzieć, że jeżeli używacie PKB czy GDP jako informację biznesową, to ten wskaźnik jest coraz bardziej bezużyteczny. Tak bym powiedział, i to ze względu na to właśnie, co zrobiono w polityce monetarnej. Ale wracając do tematu, PMI zazwyczaj spada właśnie ze względu na inflację, a inflacja bardzo mocno wpływa na rynek obligacji. Nie będę w skomplikowany sposób tego opowiadał, ale cała gospodarka teraz opiera się na długu, o tym już mówiłem w wielu webinarach. Dług oznacza obligacje. Jeżeli jest wysoka inflacja, to ceny obligacji spadają zawsze. To jest taki mechanizm po prostu, to jest mechanika rynku. Czyli wysoka inflacja, ceny obligacji spadają, czyli są one wyprzedawane, co oznacza, że taki kraj, który jest zadłużony, on po prostu ma problem ze sprzedażą obligacji, więc jest to bardzo poważny problem. Jest to też właśnie zagrożenie i jest to realny wpływ na to, co oglądany przez banki centralne, przez inwestorów właśnie, jak może wpłynąć na przykład rynek obligacji. Niskie PMI, szczególnie jeżeli utrzymuje się przez dłuższy czas, to powoduje, że często inwestorzy duzi się wycofują z kapitałem, dlatego że oznacza to, że firmy albo nie mają zbytu, albo nie mają dobrych zysków, no i oczywiście kapitał z giełdy odchodzi, nie ma inwestycji. Takim bardzo dobrym przykładem, i tu pokażę na żywo teraz znowu, jest na przykład, zobaczcie, kraje afrykańskie, gdzie mamy właściwie od 2020 roku ciągle albo szary, albo jakiś taki blady zielony, albo czerwony. Widać, że tam ta gospodarka po prostu od kilkunastu miesięcy no, po prostu nie funkcjonuje. Więc to jest odpowiedź na pytanie, w jaki sposób może wpływać właśnie PMI na postrzeganie kraju i na finanse. Jeżeli jest wysokie PMI, to firmy na przykład często podejmują decyzję o tym, żeby zwiększyć zamówienia. I to jest taki samonapędzający się mechanizm, że coś, co jest tak tym snapshotem rzeczywistości, jest brane pod uwagę przy realnych zakupach i może się okazać, że jak sytuacja się zmieni, to wtedy właśnie zostajemy z zapasami i niestety to się zaczyna teraz dziać, ale o tym troszeczkę później. Jeżeli sobie wejdziecie na definicję PMI, gdziekolwiek, w jakiejś tam Wikipedii, w Google wrzucicie, to tam wszędzie mówią, że to jest wskaźnik, który jest wskaźnikiem wyprzedzającym, czyli to jest swego rodzaju ta szklana kula, możemy powiedzieć. I pytanie brzmi, czy rzeczywiście można uznać PMI jako taką szklaną kulę i wskaźnik wyprzedzający? I tutaj znowu spójrzmy na Bloomberga i zastanówmy się najpierw jedna rzecz, zastanówmy się, kto dostarcza te dane. My już wiemy, że to dostarczają ludzie tacy jak my. Pamiętajmy, że PMI to są zamówienia 30%, produkcja 25%, zatrudnienie, czas oczekiwania na dostawy i zapasy magazynowe. Czyli to są takie typowo tak naprawdę logistyczne, trochę zakupowe, ale logistyczne wskaźniki. I teraz jak na podstawie takich wskaźników możemy w ogóle pomyśleć, że może to być wskaźnik wyprzedzający? Dam przykład teraz z życia. Nie powiem, z jakiej to jest firmy, ale jest to przykład, który się zdarzył dosłownie kilka miesięcy temu. I on dobitnie pokazuje, jak taki wskaźnik może być zafałszowany. A mianowicie, wyobraźcie sobie dwa biznesy będące w jednej grupie,
Jedna produkuje produkt A, druga produkuje produkt B. Ze względu na, i to jest realna sytuacja, ze względu na politykę zakupową, business unit, czyli ten obszar, ta firma A, doprowadziła do sytuacji, gdzie nie mieli pewnych komponentów do produkcji. I było to typowane tym, że mieli bardzo mocno po prostu sztywny proces zakupów, kompletnie nie słuchali dostawców, nie dawali tych forecastów i gwarancji, że wezmą to, co zamówią. No i typowy automotive taki, gdzie jest sztywno, gdzie wyciskamy tego dostawcę i tak dalej. I ta firma stanęła. I to stanęła na kilka tygodni. Druga jednostka biznesowa w tej samej grupie miała inne podejście. Oni podjęli decyzję, że dadzą dostawcom ten plan produkcji na 12 miesięcy, ale dodatkowo zagwarantują, że jeżeli tego nie wezmą, to i tak za to będą musieli zapłacić. Czyli dostawca miał pełen komfort i zamówił to. I teraz co się stało? Firma A stała przez kilka tygodni, firma B normalnie produkowała i miała bardzo dużo zamówień. Wyobraźcie sobie, że dostaje taki menedżer zakupów taką ankietę. I co on mówi? Zamówienia? Okej, zamówienia pewnie na tym samym poziomie, albo w ogóle zamówień nie ma, no bo nie produkują. Produkcja? O kurczę, spadła nam, stoimy. Zatrudnienie? No pewnie jak mieli tam jakichś ludzi, których mogli zwolnić, to pewnie zwolnili, pewnie się zmniejszyło. Czas oczekiwania na dostawy? O, no w ogóle nie mamy komponentów. Zapasy magazynowe? No nie mamy. Ten PMI prawdopodobnie wynosił gdzieś tam grubo poniżej 50, może 30, może 20. Natomiast druga firma by odpowiedziała na te same pytania kompletnie w inny sposób. Ale przyczyną tego nie jest to, że coś się dzieje w gospodarce, tylko przyczyną tego jest to, że po prostu mieli do kitu dział zakupów. I to pokazuje, to taki jest przykład, że to pokazuje, jak bardzo zafałszowane tak naprawdę mogą być te wskaźniki, ten wskaźnik PMI. Teraz, jeżeli wy byście byli teraz na takim kupcem, czy menedżerem zakupów, który ma wypełnić taką ankietę, to proszę dajcie na czacie znać, co by to było. Czy wszystko jest w miarę, nie rozbijamy tego na te już, wiecie, na te 5 elementów, tylko dajcie znać, czy byłoby raczej pozytywnie, czy raczej negatywnie, czy neutralnie. Poproszę tutaj na czacie, jeżeli można. O, dobra, tutaj widzę ten negatywnie, sektor meblowy, okej. Okay. Poproszę jeszcze o kilka opinii. Budownictwo negatywnie, ok. Negatywnie obróbka stali, negatywnie automotive, dobra. I super, fajnie, dobrze. Natomiast napiszcie, jaka by była wasza opinia jeszcze 3 miesiące temu. Albo 4. Tutaj widzę automotive neutralnie. Adam coś przerwało. Pytałem Adam, jaka by była opinia twoja w sektorze meblowym, gdybyś tą opinię miał dać 4 miesiące temu. I tutaj dochodzimy do bardzo fajnego tematu. Zauważcie, że i później powiem też to, jak my patrzymy w Akademii Kupca na rynek i dlaczego byliśmy w stanie ocenić już w listopadzie 2021 roku, że ceny surowców i generalnie gospodarka po prostu będą się mocno schładzały. Schłodziły się chyba nawet mocniej niż przewidywaliśmy, ale do tego później wrócimy. Zobaczcie, teraz jest negatywnie, 4 miesiące temu było pozytywnie, może 2 miesiące temu nawet było dosyć pozytywnie, a obraz wygląda tak, że ceny energii są bardzo wysokie i to już od wielu miesięcy. Koszt pieniądza jest bardzo wysoki, są stopy procentowe podnoszone poprzez inflację. Ludzie po prostu nie mają, przestają wydawać, te pieniądze się kończą albo idą do systemu bankowego dla tych nieszczęśników, którzy wzięli kredyty na przykład przez ostatnie 2 lata. Napięcia geopolityczne, zapaść rynku budowlanego w Chinach już od wielu miesięcy, bardzo drogi dolar, który powoduje coraz większe problemy z obsługą długu, już od wielu miesięcy ten dolar jest bardzo drogi, no i potężne zadłużenie globalne, które właściwie jest od dekady. I teraz pytanie jest takie, ilu z menedżerów zakupów
czy logistyki, którzy wypełniają te ankiety, tak naprawdę ma sensowne rozeznanie w sytuacji nie tylko u siebie, ale globalnej. A ilu przedstawia właśnie tylko to, co widzi na swoim podwórku. I to jest kluczowe pytanie, bo nie wiemy, jakie kompetencje ci ludzie mają, ale zazwyczaj te ankiety po prostu są wypełniane, bo teraz mam tak u siebie. I to jest wszystko. Więc bardzo ostrożnie trzeba podchodzić do tego wskaźnika tak naprawdę, szczególnie jeżeli chodzi o przyszłość, bo on tak naprawdę nic nam, według mnie, on nam niewiele pokazuje. Może sygnalizować pewne problemy, natomiast trzeba zrozumieć, gdzie te problemy są. Inaczej uważam, że to nie jest wskaźnik wyprzedzający, jest to wskaźnik raczej stanu obecnego, ewentualnie delikatnej przeszłości. Bo na przykład ludzie często pod wpływem emocji się boją, tak jak to było wiele miesięcy temu, kiedy też postawiliśmy odważną tezę, że surowce będą spadać, kiedy one wzrastały. I wtedy te emocje są takie, że taki menedżer zakupów to powie, że to tylko wszystko będzie rosło, nie? Gdzie widać na przykład, patrząc na co innego, że tak nie będzie. Tutaj jest dobrym przykładem pandemia i ostatnie 2 lata. I pokażę wam teraz raport z... To jest już IHS Markit. Te raporty są globalne, są bardzo fajne. Proponuję sobie wchodzić co jakiś czas. Zauważcie, w 2020 roku COVID. Zapaść totalna. Kompletna zapaść. Wszyscy po prostu byli w depresji. Okazało się, że kilka miesięcy potem gospodarka wystrzeliła i weszliśmy z fazy depresji do fazy, gdzie nie ma, nic nie można było już dostać i capacity było po prostu wypełnione na full. Mamy teraz długie lead time'y, wzrost cen już od wielu miesięcy, duży popyt wywołany przez lockdowny, spotęgowany przez zerowe stopy procentowe, czyli ten cały popyt, którego my byliśmy do niedawna świadkiem, to nie było to, że gospodarka rzeczywiście potrzebowała. To były wydawane pieniądze, które były rozdawane za darmo firmom i ludziom bezpośrednio. I zauważcie, że to już toczy się od wielu miesięcy, a zobaczcie, co wskazuje nam PMI. Ja tutaj wejdę znowu na ten global PMI. Spójrzcie, 4 miesiące temu, czyli cofnijmy się tam powiedzmy gdzieś do maja i zobaczymy, jak to się będzie nam tutaj. Zobaczcie, w maju. Wszystko tam na zielono albo neutralnie, nie? Cofnijmy się na przykład do listopada, bo do tego zaraz nawiążę. Spójrzcie na listopad. Wszystko jest na zielono. Zobaczcie, co się działo w Ameryce. Tutaj listopad, no widać, że zielono neutralnie, ale Europa to w ogóle była euforia po prostu. Już nie będę bardziej dosadnie mówił. No i chciałbym tutaj teraz przejść do rzeczy, która uważam, że jest bardzo ważna, a mianowicie jedno z pytań to było jak w ten forecast, czyli przewidywanie dotyczące stali. Do tego jeszcze później wrócę. Chcę pokazać teraz coś innego. Zobaczcie, co mówiliśmy na webinarze w listopadzie 2021 roku, kiedy w Europie panował po prostu hura optymizm. Nie? Wszyscy myśleli, Bloomberga, że... Bloomberga teraz widać. Tak, tak, teraz Bloomberga widać. Okay. Zauważcie, tutaj jest November 2021. Wszyscy po prostu w euforii. Cała gospodarka się super rozwija. Puszczę wam teraz to, co mówiliśmy w Akademii Kupca, jeżeli chodzi o rynek stali. To znaczy, że rynek po bardzo dużym takim ekstremum skorygował, teraz jest typowe po prostu taki, to się nazywa relief rally, czyli taki ride, taki oddech po spadku. No i to, co ja tutaj widzę, tu uważam, że ta stal, ona znów gdzieś dotknie tych okolic, może nawet spadnie gdzieś tutaj w przeciągu 6-9 miesięcy, także tak to widzę. Dobrze, to ta druga kropka, którą tutaj zaznaczyłem, to jest cena około $600, z tego co pamiętam. Tutaj to jest ten screen, tak jak widzicie, teza była, że to powinno iść, no, skorygować. Rynek rzeczywiście zrobił idealnie, wręcz aż się zaskoczyłem, że aż tak idealnie, bo dokładnie dotknął tego poziomu. No i teraz co się stanie dalej? O tym opowiem troszeczkę później, a tak naprawdę to chcemy zrobić osobny webinar na temat tego, co się na rynkach może dziać. Dla tych, którzy już byli na warsztatach i dla ludzi, którzy będą planowali się zapisać albo się zapiszą. I zobaczcie, jaki scenariusz dla mentali przemysłowych. I tutaj
udostępnię teraz. Rynek metali przemysłowych, tutaj jest aluminium, miedź, ołów, nikiel, cynk. Uważam, że najgorsze mamy tutaj za sobą i uważam, że ten rynek pójdzie, może nie tak od razu ostro, ale ten rynek będzie gdzieś oscylował tutaj w tych rejonach. Tak. Dobrze. Zobaczcie, co rzeczywiście zrobił rynek metali przemysłowych. To jest screen z tego właśnie z listopada 2021 i rynek dokładnie się zachował w taki sposób, w jaki powinien się zachować. I teraz pytanie jest, dlaczego PMI-e, wszyscy mówili, że wszystko będzie rosło, gospodarka się rozwija, a było na odpowiednich wskaźnikach widać, że te rynki są przegrzane do czerwoności. Tego typu wykresy robimy na warsztacie i chciałbym pokazać zakres. To jest ten warsztat mechanika rynków surowcowo-walutowych i tutaj mamy wskaźniki rynkowe. Na tym module akurat robimy wykresy, indeksy właśnie przydatne przy analizie sytuacji. Interpretujemy je, to jest bardzo ważne, bo informacja jest wszędzie, ale interpretacja jest bardzo ważna. Uczymy się, jak zbudować taki wykres odpowiedni, żeby na nim było coś widać, bo widoczność tych danych jest bardzo ważna do analizy. No i jak tego typu wiedza pomaga w tym, żeby rozmawiać inaczej z dostawcą? Wyobraźcie sobie, że jesteście kupcem tutaj i widzicie, co się na rynku dzieje i jest duża szansa, bo to nie jest to, że to jest pewne, że tak się stanie, ale jest duża szansa, że rynki tak się zachowają. W tym przypadku, ja wtedy mówiłem chyba też podczas tego webinaru, że to jest dobry moment, żeby zacząć robić umowy cenowe, jeżeli dostawcy się upominają o to, bo takie wzrosty były. Bo było widać, że ten rynek on musi spaść. I teraz dlaczego, skąd było wiadomo, że ten rynek spadnie? Oczywiście były pewne wskaźniki, ale one są dosyć proste, ale co tak naprawdę trzeba obserwować. 10 sekund puszczę z tego, co powiedziałem w listopadzie i przejdziemy dalej sobie. Mam nadzieję, że to będzie widać. Więc robi się taki bardzo ciekawy miks, który polega na tym, że wzrost zadłużenia plus ograniczenie do druku plus wzrost stóp procentowych to może się, że tak powiem, wylać w następującej postaci. Problemy z płynnością i obsługą długu, mocniejszy dolar, bo jest zapotrzebowanie na tego dolara, na tego dolara będzie coraz większe. Jeżeli to się stanie, to potencjalnie możemy widzieć spory taki zapalnik do dużej recesji. Dobra, teraz to wyłączymy już. No właśnie, co spowodowało, że miałem takie, a nie inne zdanie na temat rynków i generalnie gospodarki całej? No mianowicie tutaj patrząc już na ten slajd, to jest ten screen, zauważcie, że to, co się dzieje, to jest punkt po punkcie, to co jest teraz, to, co obserwujemy. Patrząc na PMI, no to tak naprawdę czegoś takiego nie jesteśmy w stanie wychwycić i ci ludzie, którzy te ankiety robią, najprawdopodobniej też nie. Natomiast już mamy problem z płynnością i obsługą długu właśnie ze względu na to, że dolar zrobił się mocniejszy, a zrobił się mocniejszy, bo zostały stopy procentowe podniesione i ja o tym mówiłem, że jeżeli tak się stanie, to dolar naprawdę może bardzo mocno zyskać na wartości, co powoduje, że cały świat, mocniejszy dolar powoduje, że cały świat ma potężny problem. I jeżeli taka jest sytuacja, to do recesji jest bardzo krótka droga i ja uważam, że jesteśmy na początku rozkręcania się recesji. Tutaj tylko pokażę, jak się dolar zachował. Ja to o tym mówiłem tutaj. Zobaczcie, jaki ruch zrobił dolar i to można było naprawdę, no nie przewidzieć w 100%, ale to było bardzo prawdopodobne. No i teraz idąc dalej, to na co jeszcze obserwować? I jest sporo wskaźników, o których mówimy tutaj właśnie w Akademii Kupca, ale powinniśmy obserwować koszt pieniądza, stopy procentowe, czyli inflację bezpośrednio i decyzje banków centralnych. Jeżeli teraz bym zadał pytanie tutaj szanownemu gronu, czy uważacie, że inflacja będzie się rozkręcała dalej, to co byście powiedzieli? Może tam kilku śmiałkiń napiszę na czacie. Czy będzie się rozkręcała, nie będzie, czy nie wiecie?
Dobra, Adam będzie, ok. Ktoś ma inne zdanie? Krzysiek mówi, że też będzie. A jeszcze kilku śmiałków, proszę. Żeby zobaczyć, jakie nastroje są. Magda też będzie. Dobra. Cofnijcie się do listopada zeszłego roku, kiedy każdy myślał, że ceny surowców tylko będą rosły. Ja mam trochę inne zdanie na temat tego, jak inflacja się będzie rozwijała i czy będzie się rozwijała. Zapomniałem dodać może czas też. Chodzi mi nie o następny miesiąc, dwa, tylko bardziej pół roku, rok. Ale podejrzewam, że odpowiedź byłaby taka sama. Jeszcze jest kilka danych i decyzji potrzebne, żeby rzeczywiście mieć większą pewność, co się stanie, ale ja nie jestem taki pewien, że inflacja będzie się rozkręcała. Dlaczego tak myślę? Aha, no i te dane oczywiście przygotowane odpowiednio są niezbędne. Przez dane dobrze przygotowane ja rozumiem wykresy. Słuchajcie, na wykresach, dobrze przygotowanych wykresach wszystko widać. Cofnę się teraz jeszcze tutaj na chwileczkę. Zobaczcie. Na tym wykresie tutaj, ok, to są metale przemysłowe, było widać, że to jest super drogi rynek. Było widać, że złapał on na kluczowym poziomie zadyszkę. My nie musimy nawet, te wykresy, one tak naprawdę odzwierciedlają wszystkie te informacje, które najwięksi na świecie mają i analizują, i my poprzez analizę takiego wykresu w odpowiedni sposób jesteśmy naprawdę w stanie wychwycić bardzo dużo informacji rynkowych. Tylko trzeba wiedzieć, jak to właśnie zrobić. Ta interpretacja jest ważna. Ja tutaj tylko mogę zdradzić, że nie uważam, że sytuacja potoczy się w tak oczywisty sposób, jak wszyscy tego oczekujemy, czyli że inflacja będzie dalej rosła, że wszystko będzie drożało albo że przemysł się zapadnie. Myślę, że może to przybrać trochę inny kształt, ale o tym opowiem na dedykowanym już osobnym webinarze, który właściwie wczoraj wpadł pomysł razem z Julią, żeby coś takiego zrobić dla osób, które właśnie już warsztat zaliczyły oraz dla osób, które się na warsztat zapiszą. Na teraz tylko mogę powiedzieć, że sytuacja nie jest wcale taka oczywista. I jest kilka rzeczy, które przyjdą w najbliższych tygodniach, które pokażą nam, gdzie będziemy szli. To już jest ostatni slajd i będzie może jeszcze kilka minut na pytania. Wpływ ceny energii na cenę stali. Przygotowuję właśnie model, w ogóle model kosztowy, bo się pytałem się wielu osób, które pracują ze stalą, które kilkanaście lat mają doświadczenia i pytałem się, czy mają modele, czy wiedzą, jakie rzeczy wpływają na cenę stali i czy mają, czy są w stanie zrozumieć, jak huty to liczą. Odpowiedź była, że nikt nie był w stanie takich informacji udzielić. Ja to odbieram tak, że na rynku być może w działach zakupów brakuje czegoś takiego, co mogłoby pomóc w przewidywaniu, modelowaniu ceny stali. I wziąłem się za to, zrobię taki model, muszę go przetestować, jeszcze zweryfikować ze znajomym z jednej i drugiej huty. I jeżeli to będzie gotowe, to myślę, że wtedy będę miał narzędzie, które być może będzie interesujące dla forum zakupowego. Co z nim zrobimy, to zobaczymy. W każdym razie, jeżeli chodzi o cenę energii, to zdradzę już, że cena energii to jest w normalnych warunkach około 16% ceny stali, więc cenę energii olbrzymi wpływ na ceny stali. Teraz powiem wam, co huty zaczęły robić. Więc po pierwsze, ceny złomu bardzo mocno zanurkowały huty do takiego poziomu, że ludzie przestali być zainteresowani i w tych skupach złomu było coraz mniej towaru. Huty na potęgę od wielu miesięcy kupują złom i wypełniają tym magazyny. I teraz po co one to robią? To jest już teza i coś, co można samemu sobie później przemyśleć też. Najprawdopodobniej huty przygotowują się do tego, że ceny energii jeszcze skoczą do góry. Ja myślę, że nie będzie to w tym kierunku i zamierzają teraz naprodukować na maksa, ile mogą, zrobić tą przerwę na maintenance w okolicach jesieni i po prostu sprzedawać z magazynu. Także tak to wygląda. Była to bardzo ciekawa informacja, także też no, ten przemysł tutaj reaguje i właśnie robią to ze względu na to, że te ceny energii przewidują, że mają być jeszcze wyższe. Także tyle powiem, jeżeli chodzi o punkt szósty.
Od czego zależy cena stali, jak i gdzie analizować cenę stali? Okej, okay. Analizę stali można zrobić przez taki wykres, jaki pokazywałem, na darmowych danych. Pokażę kilka takich fajnych stron. Pierwsza rzecz to jest taki fajny portal z Orbiską. Oni tutaj mają bardzo ciekawe dane. On jest niestety, tutaj trzeba subskrypcji, ale są pewne dane, które na przykład są dawane za darmo. Jednym z takich danych jest PMI na przykład. Oni pokazują tutaj PMI i na przykład dla Chin można to sprawdzić. Także jak ktoś jest Chinami zainteresowany, to jest strona, na której można to sprawdzić. Ale są też bardzo fajne strony, na przykład World Steel, które udostępniają bardzo dużo danych za darmo, na przykład kto jest topowym producentem stali, też w milionach ton, także tu widać Chiny cały czas, prym wiodą. Można tutaj, jest fajny taki filtr, można zobaczyć, kto zużywa najwięcej stali. No i jeżeli chodzi o produkcję stali taką comiesięczną, gdzie możemy na przykład po krajach zobaczyć, to bardzo polecam Trading Economics, no tutaj mam akurat chyba Chiny to są, zaraz zobaczę, tak, Chiny. Zobaczcie, tutaj jest na przykład produkcja stali. Wchodząc w to widzimy, jak się ta produkcja kształtuje. Zauważcie, że coraz mniej właśnie produkują ze względu na tą zapaść na rynku ich nieruchomości. Ale na przykład Niemcy są dużym producentem. Sprawdźmy, czy są takie dane. Biznes wchodzimy. No i jest też produkcja stali. Także w Niemczech widzicie też to spada. Kończąc i zostawiając kilka minut na pytania, popatrzcie, co dzieje się na rynku i energii, i metali przemysłowych, i generalnie surowców. Zauważcie, że roczna zmiana, praktycznie na wszystkich surowcach jesteśmy po kilkadziesiąt procent dół. Lit, używany do baterii litowo-jonowych, jest jedynym wyjątkiem. Bardzo płytki rynek, ale generalnie widać, że te rynki łapią zadyszkę i widać, że to, że banki centralne przestają ładować pieniądze w gospodarkę, po prostu musi się odbić na tym, że, że nie będzie popytu. Także ja tutaj nie widzę wszystkiego w różowych kolorach, natomiast fajne jaskółki pojawiają się na ropie naftowej, gazie. Zauważcie, już od wielu tygodni są bardzo drastyczne spadki. Gaz w Europie tąpnął kilka dni temu o 30%, dosłownie w kilka godzin. Także jak zawsze te mechanizmy rynków, one są zawsze takie same. I kończąc tylko powiem, jeżeli widzicie, że każdy się boi, jeżeli widzicie, że coś idzie w kosmos, że tylko idzie do góry, to jest najlepszy czas, żeby się temu dobrze przyjrzeć i przygotować się na to, że tak jak poszło do góry, tak skoryguje. Tak mieliśmy na metalach przemysłowych, tak mieliśmy na drewnie, tak mieliśmy na gazie, tak mieliśmy, no mamy już, mamy teraz na gazie i na ropie, to się dopiero rozpoczyna. Na tym zakończę. Czy pytania są jakieś? Witam wszystkich. Mam dwa pytania, napisałem wcześniej. Jak pan skomentuje informację, że Alcor Midar zawiesza produkcję w Europie? To jest pierwsze pytanie. I drugie, czy ktoś korzysta z serwisu PUC, Polska Unia Dystrybutorów Stali? To wszystko. Okej. Okay. To w takim razie tutaj zacznijmy od drugiego pytania, żeby na czacie może napisali ludzie, którzy siedzą w tej stali. Czy ktoś korzysta? Ja osobiście nie korzystam. Natomiast pierwsze pytanie, chodziło o ArcelorMittal i dlaczego zawiesza produkcję, tak? Nie, co pan generalnie o tym sądzi, jaki to może mieć wpływ? Aha, tutaj właśnie fajne są raporty PMI. Jeżeli spojrzycie sobie na raporty PMI, to właściwie wszędzie jest napisane i powiedziane, że popyt na stal spada. Nie jestem pewien, jakie są przesłanki za tym, że taką decyzję podjęli, natomiast generalnie możemy się spodziewać, że te moce produkcyjne będą ograniczane i to będzie robione, jak się recesja będzie rozkręcała. Mogę przewidywać, że zrobili to dlatego, że mieli poważną potrzebę biznesową, najprawdopodobniej związaną z tym, że ten popyt na stal wiedzą, że będzie spadał. Także tyle tylko mogę powiedzieć, ale to są tylko czysto moje spekulacje. Także nie śledzę tego na tyle blisko i nie mam inside info, żeby tutaj móc coś innego powiedzieć. Są jeszcze jakieś pytania? Mhm. Ja tylko mam pytanie do pani Magdy Malinowskiej, jak mogę pani się wypowiedzieć, a na temat PUC-u, jeżeli pani korzysta, czy faktycznie warto, bo z tego co ja wiem, no to indeksy stali czy tam LME w ogóle nie mają się, jakby nie są rzeczywiste i wiadomo, że zupełnie jest inna cena na giełdzie, a zupełnie inna od dystrybutora. I pytanie, czy faktycznie warto mieć dostęp do tego serwisu, no bo faktycznie no, gdzieś tam jest jakby ten łańcuch jest skrócony informacji, tak? Ma się bezpośrednio informacje od dystrybutora, a nie wskaźniki giełdowe.
Znaczy, my korzystamy głównie dlatego, że jesteśmy też w branży budowlanej. Wiele firm budowlanych korzysta. Aktualnie dosyć sporo jest mówiono o indeksacji cen, na które są opierane na wskaźnikach PUDS-u. Coraz więcej mają subskrybentów, z tego co ja wiem. Strona się rozwija, więc jest to dosyć dużo, no jest sporo teraz korzystających firm, a zwłaszcza z branży budowlanej. Jak się nazywa ten serwis? Jeszcze raz. PUDS, Polska PUDS. Unia Dystrybutorów Stali. Okay. Bardzo się rozwinął w ostatnim czasie. Z kilkunastu firm, które brało w tym udział, teraz subskrybentów mają bardzo dużo, strona się bardzo rozwija, więc myślę, że tutaj ze względu na to też te firmy budowlane są, pracują na indeksach, więc myślę, że coraz bardziej będzie o nich słychać. To ja jeszcze rzucę pytanie w eter, skoro tutaj jakby są uczestnicy zainteresowani tematem. Czy ktoś może kojarzy jakiś serwis, gdzie można sprawdzać właśnie ceny od dystrybutorów, ale w całej Europie? Pomijam generalnie wskaźniki giełdowe, które nie są realne. Pytanie, czy macie na przykład informacje źródła cen w Niemczech, w Czechach, Słowacji, w Estonii, w Bułgarii, na przykład ja poszukuję takich informacji. A ja tutaj, Bartłomiej, jeszcze bym, proszę się zastanowić, tutaj ci, którzy mogą odpowiedzieć, ale ja bym tutaj chciał jeszcze jedną rzecz sprostować, to co powiedzieć, wskaźniki giełdowe nie są miarodajne. Owszem, te różnice cenowe są, natomiast wskaźniki giełdowe bardzo fajnie pokazują, jak trend wygląda i ten trend, niezależnie od różnicy w cenie, ten trend można właśnie na podstawie dobrze skonstruowanych wskaźników giełdowych ocenić. Natomiast zgadzam się w zupełności, że ceny często są po prostu, te różnice w cenach są w zależności od tego, kto kupuje, na jakim rynku i tak dalej. Także oczywiście zgodzę się, to można toczyć dyskusję, z chęcią mógłbym porozmawiać. Pytanie właśnie, jakby cena od dystrybutora faktycznie jest zupełnie różna i tak. My fiksując ceny, lepiej powoływać się na, lepiej się nie powoływać na wskaźniki giełdowe, które nic nie mówią, bo faktycznie jest pewnego rodzaju przesunięcie, tak. To się dzieje na rynku, dlatego PUDS, który może być jakimś wyznacznikiem, albo staje się powolutku w Polsce, a pytanie jest, jak podchodzicie tutaj praktycy, kupcy, jeżeli chodzi o sprawdzanie cen na innych rynkach. Jacyś specjaliści chcą się wypowiedzieć? No to jest wiedza tajemna i szamańska, o którą pytam. Nie wiem, czy to no właśnie, to są te twarde rzeczy. Ja mogę dodać ze swojej strony to, że rozmawiałem z wieloma osobami, jeżeli chodzi o rynek stali i wiem, że w Polsce dużo problemów wynika z tego, że firmy nie mają bardzo jasnych zasad współpracy ze swoimi dystrybutorami czy dostawcami. Tego się nie chce robić, ludzie nie wiedzą, jak to robić, a naprawdę są możliwości, żeby sprawdzić, jak to wygląda w łańcuchu dostaw. Jeżeli jesteśmy odpowiednio dużym oczywiście odbiorcą dla danego dostawcy naszego, no to ja bardzo zalecam, żeby sprawdzić, w jaki sposób oni mają ustawione indeksowanie, na przykład z hutami, bo to jest często nierobione i najczęściej się to opiera na tym, że dobra, ten klient, ten mały Kowalski, mały Żuczek, on i tak będzie musiał to kupić po takiej i takiej cenie i nikt się nie zastanawia tak naprawdę, co się dzieje w całym łańcuchu dostaw. To jest główną przyczyną tego, że bardzo często my akceptujemy ceny, które w ogóle nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości. Nie wiem, czy może ktoś widział, jakie zyski kosmiczne mieli właśnie dystrybutorzy stali tam za ostatni rok. Te pieniądze po prostu zostały zapłacone, dlatego że no była panika na rynku, ale też po prostu, że często te zakupy są robione tak, dobra, potrzebuję, to biorę, nie? No trudno, taka cena, no to tak musimy to zapłacić. Huty również. Tak, Tak, Magda? Huty również. Huty również, to co oznacza, w jakim sensie huty również? Niebotyczne zyski. Ale tak, ja bym chciała się tutaj wtrącić, bo jest w planach Akademii Kupca webinar dotyczący czytania sprawozdań finansowych, no bo one są jakby dostępne. I może jest to dobry pomysł, żeby wziąć pod lupę jakąś dużą polską hutę, tak, jakiegoś takiego dostawcę
polskiego dostawcy stali, bo są narzędzia w internecie, które są darmowe, które generalnie liczą marżowość biznesu. Także polecam być na bieżąco, bo mam już w głowie dwóch dyrektorów finansowych, z którymi moglibyśmy na ten temat porozmawiać. O, to ciekawe by było. Ja mam jeszcze pytanie do pana Jaromira, tak, a propos tutaj źródeł informacji. Tutaj może trochę uchylę rąbka tajemnicy, bo właśnie nie wiedziałem, co powiedzieć. Ja działam w branży obróbki z krawaniem i no teraz tutaj poszukuję tego najlepszego miejsca do produkcji w Europie i krążę po całej Europie. I pytanie jest, czy co pan sądzi na temat, czy warto na przykład posiadać dostęp do bazy Eurostatu po to, żeby na przykład faktycznie sprawdzić sobie te wszystkie czynniki kosztotwórcze. I pytanie, czy tam takie dane są do znalezienia, czyli na przykład cena energii elektrycznej, gazu, koszty pracy dla danego faktycznie kraju, żeby sobie ten sweet spot wybierać, patrzeć, trendować i sobie móc żonglować w tym w ujęciu, nie wiem, 6-miesięcznym i tak dalej. Pytanie, czy Eurostat jest dobrym miejscem, żeby takich danych szukać? Myślę, że zbyt skomplikowanym miejscem. Jest lepsze miejsce dla tych, którzy wytrzymali, widzę, jest 25 osób chyba, tak, jeszcze? Dobrze widzę? Tak. Polecam Trading Economics. Tutaj są wszystkie, mówiłeś, o których, dobra, pan mówił. Jest podział, no możemy przejść na ty, nie ma problemu. Tak. Pytanie, ale jest podział dla krajów? Jasne. Na przykład, jeżeli chcesz zobaczyć cenę, znaczy ile kosztuje robocizna na przykład w Niemczech. Wchodzisz sobie na Trading Economics, to trochę już warsztatu swojego tutaj zdradzam, ale okej, niech będzie. Tego nie będziemy puszczać na zewnątrz. Zapraszam, żeby zerknąć na czat, bo wkleiłam tam trzy linki, może to będzie pomocne. Okay. Fajnie. I zobacz, tutaj wchodzisz na labor i masz tutaj wages in manufacturing. To jest to dla każdego kraju, tam tych krajów jest, nie wiem, z ponad setka, myślę, spokojnie robione i tutaj biorąc sobie na przykład, nie wiem, 5 lat, tutaj widzisz, że jak to wygląda. I teraz, i to jest oczywiście brane, to nie jest Trading Economics, który te dane sobie liczy, tylko to jest brane z oficjalnych biur tych statystycznych firm, czyli u nas to byłby GUS, nie? Tam jest jakiś Deutsche Bundesbank, widzę. To jest jedno. O co jeszcze pytałeś? O koszt robocizny, tak? O co jeszcze? Tak, ale to teraz to może ostatnie pytanie, bo uczestnikom pytanie, czy jeżeli Trading Economy ma takie fajne funkcjonalności, pytanie, czy można nałożyć, nie wiem, kilka krajów na siebie, tak? Żeby nie sprawdzać tego oddzielnie. Chodzi bardziej o sam interfejs, tak? Czy jest taka opcja? Myślę, że tak, tu jest compare. Jest compare, ale nie wiem w opcji darmowej do ilu to jest, ale zobaczymy. No na przykład jaki kraj byśmy jeszcze tutaj dali? Porównajmy Polskę, Czechy i Węgry teraz. No dobra. Takie małe case study. Okej. Polska i tutaj weźmiemy sobie wages. No tak, tutaj pewnie, bo to będą inne te, podejrzewam, waluty, ale generalnie widać, że w Polsce to wzrasta. Tutaj teraz nie będę próbował bawić się w rozszyfrowywanie tego wykresu, ale jest taka funkcjonalność i zobaczymy, ile tego można dodać. Chyba podejrzewam, że tylko jeden. Trzeba było to sobie po prostu wybrać te kraje, jeżeli nie ma takiej funkcjonalności, wrzucić do Excel, ale nie trzeba wtedy szukać gdzieś tam po różnych biurach statystycznych w różnych krajach, czy po Eurostacie, który jest według mnie dosyć nieczytelny i skomplikowany. Także Trading Economics uważam jedna z najlepszych, w ogóle najlepszych serwisów, o których każdy kupiec powinien wiedzieć. Mówimy zresztą, jak tego używać też na warsztacie. No, panie Jaromirze, bardzo dziękuję. Okej, na pewno mi się to przyda. No tak, myślę, że tak. I no to się cieszę. Ja często też korzystam. Także życzę powodzenia w szukaniu tanich dostawców. No, tak jest moje zadanie. No dobrze. Jest 12 minut już po czasie. Bardzo dziękuję, że tyle osób zostało. Czy jest jeszcze jakieś, ktoś ma ostatnie pytanie, po którym na pewno już zakończymy? Jeżeli nie, to tutaj słowo końcowe od Julii i myślę, że możemy się cieszyć wieczorem słonecznym. Przynajmniej jest
Jest pytanie o trend wzrostu energii, ale nie wiem, czy masz coś przygotowanego. Nie mam teraz tutaj adresu strony, która pokazuje, jak energia się kształtuje w całej Europie. Natomiast jeżeli chodzi o energię, generalnie to one powinny być. Zobaczmy tutaj też Trading Economics, tutaj biznes i zobaczymy. Mamy electricity price, o, na przykład tutaj. No i możemy też dla kraju każdego sobie to otworzyć. I to jest akurat euro na megawattogodzinę, tak jak wiemy, to był szczyt, typowe zachowanie rynku, po prostu śmiałem się, jak to widziałem, jak zaczęły serwisy mówić 700 euro, tam 1000 euro i to w kilka godzin, mówię, no to mamy szczyt, zawsze tak rynki reagują. No i co się stało? No, oczywiście 2-3 dni później już mamy potężną korektę. W każdym razie tak, ceny energii można też na Trading Economics, można to sobie rozbijać na, tutaj jest jeden dzień akurat, ale tutaj możemy nawet na miesięczne mieć od 2019 roku, także Trading Economics, super strona. To jest ciekawy nick, The Mr. Paxa. Mam nadzieję, że odpowiedziałem. Dobrze, to co, Julia? Słowo końcowe i myślę, że będziemy... Tak, więc podsumowując, nagranie będzie dostępne na kanale Akademii Kupca na YouTubie. Na stronie akademiakupca.pl będą do pobrania materiały. Będą do pobrania materiały, gdzie będą znajdowały się też te wszystkie linki, o których mówił Jaromir. Oczywiście bardzo serdecznie zapraszamy na ostatnie już w tym roku stacjonarne, otwarte szkolenie z mechanizmów rynków surowcowo-walutowych, gdzie jest o wiele więcej tego typu wykresów i gdzie faktycznie Jaromir porusza się w tematach cen, gdzie to posprawdzać, jakie są wskaźniki, także serdecznie ale zapraszamy. Ale też kontrakty cenowe, jak to później przełożyć na dobry kontrakt cenowy, bo o tym jest cały moduł i to często bardzo sprawia problemy kupcom. Także to taki dodatek. Tak, zostało nam jeszcze 3 wolne miejsca, więc niewiele. No i też mamy w planach osobne dedykowane warsztat praktyczny z interpretacji wskaźników, bo tak jak Państwo widzicie, dużo rzeczy można wyczytać, to jest jakby jedna kwestia, ale też umiejętność analizowania i wnioskowania to już jest coś zupełnie innego, także bardzo serdecznie zachęcam i zapraszam do śledzenia naszych aktywności na LinkedInie, na YouTubie i na stronie, a Tobie Jaromir bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszy warsztat, a Państwu dziękuję za to, że byliście z nami. Dzięki wszystkim. Trzymajcie się zdrowo i do zobaczenia, do usłyszenia. Hej.